Hej, witajcie, z tej strony Noxy. Czasem tak jest, że poświęca się na nagrywanie godzinę, nagrywa się odcinek i w sumie wychodzi całkiem fajnie. Ale okazuje się, że nie nagrałeś mikrofonu. No więc w tle będzie wam leciał właśnie taki odcinek. Jeszcze zanim zaczniemy lecieć z tematem, to chciałem wam powiedzieć, że zrobiłem nowy layout na nagrywanie gameplay. I to jest właśnie ten layout, który teraz widzicie, to znaczy to jest na samego klienta. Jest to przerobiony layout, który wcześniej wykorzystywałem na streama. Dodałem tutaj aktualną rangę, bilans rankedów i listę patronów z Patronite'a. Jeżeli macie pomysł, co mógłbym wstawić na górze po prawej stronie i czy w ogóle jest sens wstawiać, to możecie napisać w komentarzach, możecie w ogóle napisać, czy wam się podoba, czy coś zmienić. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten layout. I przejdźmy do właściwego tematu. Jakiś czas temu zacząłem zmieniać sobie czułość myszy, bo miałem wcześniej małą. Miałem bardzo małą, zaczynałem chyba od 800 dpi i miałem sensitivity ustawione na 50, wszystko ustawione na normalne, a dpi myszki 800. I teraz doszedłem do 4400. Powiem wam szczerze, że w ogóle sam pomysł zmiany DPI wziął mi się od tego, że popatrzyłem, jak mają poustawione to jacyś progracze, fakery, nie fakery i tak dalej. I zauważyłem, że sporo osób ma wysokie DPI, co w zasadzie ma sens, jeżeli się nad tym zastanowimy. Mi zostało niskie, bo grałem wcześniej w różne gry. Grałem czasem sporadycznie w CSGO i tak dalej. I to jedno DPI pozwalało mi godzić te różne gry, bo na przykład w CS-ie potrzebna jest wysoka celność, prawda? Oczywiście ja nie miałem wysokiej, bo ja tam jestem nowym, ale nie o to chodzi. Łatwiej się po prostu grało na niskim DPI i utknąłem po prostu z tym niskim DPI i się do niego przyzwyczaiłem. Po pewnym czasie zacząłem stopniowo zwiększać je i zauważyłem, że pozytywnie prawdopodobnie wpłynęło to na wyniki moich gier. Nie wiem, czy to jest jedyny czynnik, który jakby pozytywnie na to wpłynął, ale jakby to było, zmieniałem to stopniowo w trakcie wbijania Master Tiera. No i wydaje mi się, że wyszło całkiem nie najgorzej, bo aktualnie mam już tego Master Tiera 200 LP i większa czułość myszy dużo ułatwia w LoLu, dlatego że LoL jest taką grą, która nie wymaga precyzji. Jeżeli myślicie, że ciężko jest trafić w myszką w postać albo w miniona, mi się tak nie wydaje, z tego powodu, że wszystkie jakby obiekty są dosyć spore. I nie ma potrzeby tutaj szukania dodatkowej precyzji i zmniejszania tego DPI. Za to przydaje się móc szybko ruszać myszą, głównie po to, żeby na przykład przesuwać kamerę. Przydaje się szybko ruszać myszą, dlatego że przy dużych DPI można łatwo ogarniać poruszanie postacią. Bo często widzieliście pewnie, że gracze robią czasem tak, że się kręcą w miejscu, to znaczy zamiast stać w jednym miejscu, to naciskają na przykład w górę i w dół, w górę i w dół. Także ich postać po prostu się obraca. To jest o tyle przydatne, że przeciwnikowi ciężej jest przewidzieć wasz kolejny ruch i nie będzie wiedział, kiedy go wykonacie, prawda? Zwiększa to po prostu... zmniejsza czytelność waszych ruchów dla przeciwnika. Poza tym... Nie utrudnia to za bardzo celowania umiejętnościami, bo umiejętnościami można celować na przedłużeniu tych umiejętności. Ciężko mi to troszeczkę wytłumaczyć. Oj, poruszyłem mikrofonem. Ale jeżeli macie, powiedzmy, umiejętność, która jest skillshotem, to nie musicie celować w samego przeciwnika. Możecie jakby zrobić, jak celujecie linię myszką, taki ruch od siebie do przeciwnika. I wtedy mam wrażenie, że jest często łatwiej trafić. Może to tylko działa w ten sposób dla mnie. I po prostu szybsze poruszanie myszą może zwiększyć dynamikę waszej gry. Co akurat w takiej grze jak LoL jest dosyć ważne. Bo ważne jest to, żeby dobrze ogarniać mapę, żeby jak najszybciej wykonywać różne akcje. I myślę, że zwiększenie czułości myszy może pozytywnie na to wpłynąć. W zasadzie to na tyle. Temat jest nieobszerny, mimo że moim zdaniem części z was przynajmniej może pomóc. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się przestawić na większe DPI, żeby sobie spróbować, no ja na przykład zwiększałem sobie po 300 i tak doszedłem z tego 800 do 4400, dlatego że jak się przyzwyczajałem, to zwiększenie o 300 DPI nie wpływało negatywnie na moją grę, a nawet wpływało pozytywnie, a nie musiałem się do niego przestawiać, bo w zasadzie było prawie takie same.
Jeszcze zdecydowałem się dograć chwilkę komentarza własnego do tego tematu. To nie jest tak, że ja mówię, że większe DPI jest dobre dla wszystkich i że jest lepsze dla wszystkich. Dla mnie gra się z nim przyjemniej. To, do czego was zachęcam, to spróbowanie, czy dla was również nie będzie działało to lepiej. Musicie przy tym wiedzieć, że większe DPI wiąże się z tym, że jest troszeczkę gorsze dla zdrowia. Z tego powodu, że jeżeli dużo gracie na przykład, powiedzmy kilka godzin dziennie, i gracie na wysokim DPI, to prawdopodobnie będziecie ruszali myszką nad garstkiem i jest coś takiego, co po pewnym czasie u niektórych jakby może się przez to zrobić. Nie pamiętam, kto się nazywa, ale to jest coś związanego z uciskiem w nadgarstku. Jest to prawdziwa kontuzja, to nie jest żart i to nie jest jakby coś takiego do zbagatelizowania, bo dużo prograczy z tego powodu nawet przestaje grać. A no, może nie dużo, ale słyszałem o takich sytuacjach, kiedy faktycznie gracze, którzy profesjonalnie na tym zarabiali, nie mogli grać z powodu tej kontuzji i musieli rzucić po prostu granie. A z kolei granie na niskim DPI wiąże się z tym, że zwykle porusza się całym ramieniem, a nie nadgarstkiem, więc jest pod tym względem zdrowsze. Okej, więc mam nadzieję, że ten film wam się podobał, a tymczasem żegnam się z wami. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.